Pewnie słyszeliście już nieraz o bardzo silnych prozdrowotnych właściwościach kurkumy oraz dlaczego warto dodawać ją do posiłków i różnych koktajli. Teraz zachęcamy do bardzo prostego napoju, wody z kurkumą. Dlaczego? Zobaczcie sami. Do najważniejszych właściwości prozdrowotnych kurkumy należy działanie przeciwzapalne oraz zdolność obniżania poziomu złego cholesterolu, co dobrze wpływa na układ krążenia. Ponadto, kurkuma zawiera wiele przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia oraz chronią komórki przed zniszczeniem, w ten sposób zapobiegając nowotworom. Dzięki stabilizowaniu poziomu insuliny we krwi, może być też elementem profilaktyki przeciwcukrzycowej. Badania niemieckich naukowców wykazały także, że kurkuma zawiera tumeron, substancję przyspieszającą regenerację mózgu, dzięki czemu jest świetnym wsparciem w okresach szczególnego wysiłku umysłowego. Kurkuma poprawia również procesy trawienne. Zapobiega wzdęciom i pobudza wydzielanie żółci, niezbędnej do trawienia tłuszczy. Właściwe wydzielanie żółci sprzyja więc utracie wagi. Przy takich właściwościach, chyba nie trzeba nikogo dłużej przekonywać, że warto włączyć kurkumę do codziennej diety. Poniżej znajdziecie więc przepis na prosty napój z kurkumą. Składniki: 2,5 łyżeczki kurkumy. Sok z połowy cytryny, 0,5 łyżeczki miodu, szklanka ciepłej wody. Wymieszaj wszystkie składniki i wypij od razu. Pij napój co rano, a nie będziesz musiał długo czekać na efekty.